dodam wam jeszcze kilka zdań. Na pewno nie jeden czy jedna z was myślą o założeniu swojego kanału na YouTubie. Nic trudnego, zarejestrujcie się, wymyślcie nazwę, załóżcie swój kanał. Ja nie mam sponsorów, patronów, sam piszę scenariusz do filmów, sam robię filmy i zdjęcia, montuję na komputerze i wysyłam do YouTube na mój kanał. Jeżeli chcesz oglądać mój kanał po rejestracji, możesz komentować filmy i je oceniać. Ale musisz najpierw zasubskrybować kanał, klikając na moją miniaturkę w prawym dole ekranu. Bardzo liczę na wasze komentarze i oceny tego, co robię. O, proszę, jest. Pomoże mi to w dalszym rozwoju. A my mamy pierwszego sandacza. O, konie opiemy. Widzę, patrzymy, no mamy go. Im się bawi. O, teraz ładnie już. Bo będzie. Zgadzam do mnie i do pyska. Także mamy komplet. No i proszę bardzo, to jest nasz sandaczunia. A weź go w poziomie może, jak to wygląda. Prawdziwy sandacz. Coś tam mamy. Okoń ładny, czy co? Szytówka wygięta. Patrz, jakie jest. Wygniemy go. Podbieraj dać? O, proszę. No. Taka ładna ryba. Największy z tego sezonu. Piękny. Lucek jak zwykle musi potem go puścić na YouTubie. Thank you.
stół dla ryb. Tu jest ławka szefa. A tu jest huśtawka dla kibica. A tu jest wędka, która czeka na rybę. Nie siotra lub karpie, raczej jest siotra, bo jest tam zamocowane. Nie powiem co. To jest tajemnica tego łowiska. Co tu jest? O tak. Zaraz podejdzie do góry i będzie pip, 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 pip. O, coś się dzieje? No, Lucjan czekał i doczekał. Próbowało, chodziło. Chodzi do dobrej drogi. No, pewnie. Boisz się? O, wychodzi. On by jeszcze do wody chciał. No i cacy. Malutki. Jałć. Yeah. Sztuka fotografowana, 80 cm jest. Idzie sobie popływać. Urośnie za rok, za dwa przyjdziemy znowu. Szedł. No pokaż minę zadowolonego. No, szedł. No. Co się stało, panie Lucjanie? Co jest? O kurde. Jeszcze przy takim wietrze. Wędka się gnie. Co my to tam mamy? O, jest siot. No. No widzę. Wow, aż to trzeszczy wszystko. No pokaż tą rybkę. O. Chciałbym sam ją zobaczyć. No to wyciągaj. Hamulec ma tak mocno przekręcone. No tu gdzieś jest. Ale nie wiem gdzie. O. O, wreszcie się zmęczył. Yeah. Jestem ładna rybka. Chodź tutaj. Jest ładna rybka. Na trawkę. No i na tajną broń. Pięknie wyczepiony. Bez problemu. O. Metr w kapeluszu. No. Bez kapeluszu. Masz teraz na trawkę, cacy. No piękny jestem. Teraz zdjęcia. Aparat. Zdjęcia, czapa. Rybka zmierzona. Tajna. 108. Tajna. 108 poszło. Pięknie. Poszedł. Pa, pa. Ale uderzył pięknie. Nie chce się dać wyjąć. No, na tym cawit polega. O kurde, jeszcze tyle siły ma. Co taki czorny jakiś? Taki no. Ciężko jest tu podebrać z tego pomostu. O, tam jest siotr. 3 razy mnie podchodziłem. Dobrze, mamy kolejnego Lucjan ma siotra. Właśnie był tam u kolegi oglądać karpia, a tutaj u niego na wędkę, którą mówi, że już jest taka, że najchętniej by bardzo chciał. O, jak tu coś wyszła druga ryba. To chyba nie jest ta. To nie ta. To ta wyskoczyła, ta twoja? Ale u mnie też jedzie.
O. Był? Po wszystkim. Po wszystkim. No niestety nie wszystkie się wyjmuje z wody. I kolejna ryba. Co tym razem? A jeszcze tylko brakuje, żeby tu wzięło. Ty, tu masz branie. No bo ten tu jest. Aha. O! To masz filmowane? Nie. Mały jesion? Co? Ogromny. To chyba zostanę. Wiesz co? Ściągnij tam tą wędkę, jeżeli możesz tą drugą. Tresura jesiotra. No piękny. Piękny. O! No sam nie wyjdzie już dalej. Chyba już nie wyjdzie. Andrzej go bierze za ogon zaś. No za ogon, no. Ale on ucieknie. I mogłeś mu pozwolić, żeby go wyślizgnąć go do góry. O, pięknie. 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 Oko duże. O, teraz od buta do góry aż. Tak, i tu go aż pod pachę prawie. Aż pod pachę prawie. O, piękna sztuka. Kolejna sztuka i nie sztuka, tylko jesiotr. Pięknie wędzisko pracuje. Ale ryba się pokazać nie chce. O, jak się gnie. O, tam się tylko przewala. Pompuje, pompuje. Ugrząc, zarył dziobem. Jest, jest. Wywindowany, brawo. O, o.
Piękna, idę pomóc. Romek ma jesiotra. Cały czarny. Młodzieżowiec. O, zawsze to sztuka. Nareszcie. Ja zrobię fotkę też. Ale spasiony jest ładny. Taki sobie jestem. Okej. O, przyszła kryska nam. Przyszła kryska na matyska. Teraz łapie Romek. Ma kolejnego jesiotra. Wędka mu się wygła. Nieźle. Machnął ogonkę. Coś tam też być. To nie kowrotek. Jak jest tak prosto, to cała siła jest przenoszona przez kowrotek. Jak mocno pociągnie, może ci zerwać. A jak dasz do góry, jak mocno pociągnie, to wędka odda i nie zerwiesz żółty. Wyskocz, kurde, tak mój szalał. No też taki są. To będzie większy. Co? Większy? Większy. Pięknie. Który to? Piąty? Drugi. Drugi. Też taka chyba 80. Usłyszysz, nie? Kurde, co to jest? Ja jeszcze tego nie widziałem. Jak nie skacze, to może być karpik. No co za kolor? Przytrzymuję trochę ręką. No, cię wyciął. Masz drugą baterię na wymianę? Nie, ja ładowałem. No, tak do wieczora będziemy jechać. No. To bateria na wymianę. To jest, nie, to ciągle, to może nie przed. Widzisz szczytówkę? Widzę ciebie i szczytówkę.
Jest siotr. To musi być ogromny. On jest za większy. No to drugi jest od dzisiaj. Jeszcze nie wyciągnięty. No jest. No ładny. Ładny. Lucjan, jak już tak, to tutaj może. Słuchaj. Tu. Bo tutaj nie zejdę. O, piękna sztuka. Po mistrzostku zacięty. Super zacięty. To jest jedno pociągnięcie i nie ma. Mistrzostwo świata. Cacy. Teraz następuje pomiar. Mamy już wsparcie. Wsparcie. 120 miał, widziałem, no, ale no, musi być dokładne, prawda? Oczywiście, że tak. A jak nie? Wyprostuj się, kolega. Nie w tą stronę się wyprostuj. 123 centymetry, 122, no i na dół, tak, jedziemy. Widać to? Tak, 122. I czy jest zaznaczone, że co ja przychodzę, to akurat wyciąga tak, Lucjan najdłuższe ryby, właśnie, najcięższe ryby właśnie, i wszystko? Tak jest zaznaczone. Ryba zmierzona, zważona. Mów ile? Waga? 8,680, długości 123 cm. O, pomachał ogonkiem. Cześć! Tak mu się spodobało, że nie chce odpłynąć. Pokaż się, zadowolony? Nie, bo... Bo? Zmęczony. Zmęczony jestem. Jak mocno zmęczony. Siadam. Tak jak on. Tak jak on. Dostaliśmy ładny prezent. Śmy to znaczy kto? My, to znaczy ja i on. Na filmie będzie widać. Potem przełożymy. Tylko tu są takie węzełki, nie wiem, czy się z nimi poradzę. No wędkarz musi sobie poradzić z węzłami. Miłość, alfabet miłości. Wow. Specjalną dedykacją dla Lucjana i Romana. Udanych połowów. To było troszkę złośliwe, prawda? Ale przyjechałeś w odpowiednim momencie z tą książką. Tak. Piękne. Poznawanie. Fajne. Fajne, dziękuję. Oby się dobrze. Dzieci uczyły. Lucjan zaciął kolejnego jesiotra, ale w ramach relaksu przekazał Pawłowi, niech się męczy. Boże, Michałowi niech się męczy. Oczywiście mam brata Pawła. Mało. Prawdopodobne, że moja nie będzie razem z twoją. Kurde, ale on nie zamówi, poczuje haka, to będzie walczył. Nie, to teraz nic nie ciągniesz, bo nie, tu nie ma nic. Nie? Masz Lucjan, kręć, dokręcaj, ja go wyciągnę. Nie, to ja go. Mam! Jest bardzo zaplątane z moim, nie widać. Nie. Co ci tam ryba wzięła? Może ryba jest.
prostu masz tę rybę. Popatrz, jedzie. Patrz, zobacz, jedzie z koksem. A ty wyciągasz, więc nie wiem, czy tu nie ma. Nie ma tu nie, nic. Nie ma, to jest twoja rybek. Łowisko, najlepsze łowisko jesiotrowe, karpiowe w Polsce. W akcji kolega Roman. Godzina 20.11. W akcji kolega Roman. Walczy z jakąś dużą rybą. Nie wiadomo z czym. Mówi, że jest jesiotrek. Za ogonem. Rybą. Jest! Jest! Cień na twarzy od ryby. Nie jest duże. 180 cm, ale jest. Jak nie duże, na cały ekran. Wiesz, jaki on jest duży? Jaki byk. Co to było? 20.51. Kolejna rybka wzięła, jeszcze nie wiemy co. Chyba jesiot. Po lewej stronie go tam trochę rusza. Przerwam się. Nie, myślałem, że... On chciał ogonem machnąć po żyłce, żeby ją przeciąć, nie? Walczy dalej. Wędka się zaraz złamie. Ale poszedł. Co? Ale ciśnie. Bo może ma z parę metrów. Widziałem, jak się przewijał ładnie, tak żeby ogonem, grzbietem przeciąć żyłkę. Taki. O, teraz się wyczepił. O, teraz się wyczepił. Bardzo ładnie. I co pan na to, panie kolego? No, że zaliczony chyba ostatni sam ten sudan. Ale na co to tak? Ja tu miałem linkę nawet, a jeszcze trawkę złapał. Jeszcze ostatni rzut na wodę. Tak, tu jeszcze wędeczka jest. Może jeszcze jesiotek będzie. Tam słoneczko sobie już zaszło. Kamerka robi timelapse'a, jak to Lucjan mówi. I... A gdzie jest kamerka? O, to jest ta kamerka, co robi... Zachód, GoPro 7 robi zachód słońca. Tylko mam się nie wysuwać z drugiej strony, bo byłby też ujęty i byłyby sfałszowane wyniki. Ale tu guzik tak widać i tak guzik widać. Nie, bo jest ekran skaszony, to ogledko do końca się uświetli. Tak?
A później będzie, że na mnie, że się... Ale leciutko, delikatnie. Będzie na mnie, że się wzięło i... To jest tak delikatny naród. Raz. No jest. No i jest. Amerykański. No nie, znowu nie tak radzi. Patrz, jakie ma śliczne... No właśnie. No bo te wąsiki. No to światło ci się gubi.